Witam was serdecznie. Okej. Musimy się tam gdzieś udać, ale gdzie? Tu. No to szybka podróż. Wiem, mam jeszcze długo znaku zapytania. Ostatnio tą grę grałem na premierę. Tam chyba coś tam cały czas dorzucali. A gdyby każdego znajdzika ogarnąć, to by się siedziało tu też z tą grą. Oj, bardzo długo. Aiden, to znowu ja, stary. Zgadnij, kto dostał zaproszenie na ostatnią próbę. Najwyraźniej muszę walczyć z kolejnym frajerem na jakimś dachu. Tu. To nie wszystko. Sama szefowa Carnage Hall chce to obejrzeć. Wiesz, co to znaczy? Na pewniaka wystąpię w zawodach. Ani się obejrzysz, a skopię czaszę dupsko. Tak czy siak, daj znać to swoim zaproszeniem. Na bank też je otrzymasz. No dobrze. I do góry. Oj! Naprawdę spadłem. Ja byłem obok tej rury. Oj Jezus! Jak ja już z tym dawno nie leciałem. I mnie to zabiło. Ja pierdzielę. Dobra. A, sakra. Co ty tu robisz? Nie gadaj, że przysłał cię mój stary. Yep. Tak, gadaliśmy, ale... Ja pierdolę! Niewiarygodne! I ty go posłuchałeś? Chciał, żebym cię powstrzymał. Nieważne. I tak będę lepszy. Czyli jednak, fajnie się gadało, ale koniec sentymentów. Godzina prawdy. Zaczynajmy. Robimy to czy nie? My jesteśmy gotowi. Kandydaci! Za chwilę będziecie mieli okazję pokazać, czy nadajecie się do turnieju w Carnage Hall. Zasada jest jedna. Ostatni na dachu wygrywa. Zaczynamy imprezę! A do imprezy potrzebna jest głośna muzyka, mam rację? Ale, jak wszyscy wiemy, nie każdy to lubi. Za chwilę wpadną wkurwieni sąsiedzi. Kurwa, nadchodzą. Wyglądają na wkurwionych. Lepiej poszukajcie porządnej broni. Szybko, łap. No okej. Okay.
Chodźcie! Sorry. Zabiłem jednego! Morne! Drugiego też! Dwóch kolejnych z głowy! No ludzie, dam radę! Dostanie coś. Ciebie też chciałem od początku załatwić. Ale to jest tam wkurzające. Mamy. Wow. I mamy zwycięzcę. Do zobaczenia w Carnage Hall, bo to dopiero początek naszej wielkiej przygody. Nie licząc tych, dla których właśnie się skończyła. Chiro? Chiro, słyszysz mnie? Aiden, zrobiłeś to, o co cię prosiłem?
Nie. Jak to? Co? Co z nim? Nie wiem. Szukam go. Biegnę tam. Mów, jak tylko go znajdziesz. Okej, okay, odszukaj Ciro. Mam też jakieś umiejętności. Krok z Bogu może spotkanie, by móc apiew, muszę to ogarnąć, a to? Jego woda po wyglądzie ciągnięcie. Weźmiemy cię. Super. Super to ogarnąłem. Po prostu no po miszowsku. Nieraz zginę. Okej, co my tutaj mamy? Kapelusz jego. Znalazłem jego kapelusz. A Ciro? Ani śladu. Jest też krew, dużo. Astrid? To ona wymyśliła turnie i miejskie próby. Rządzi całą Carnage Hall. Myślisz, że to ma związek z Ciro? To jedyny ślad, jaki mamy. Wygrałeś wstęp na turniej. Może uda ci się czegoś dowiedzieć. Nie możesz sam? Podobno byłeś tam gwiazdą. Proszę cię. Pomóż mi. Powiedzmy, że Astrid i ja nie rozstaliśmy się w zgodzie. Jednego syna już straciłem. Nie mogę stracić drugiego. Słyszysz? Okej, postaram się. Zostanę tu i wypytam świadków. Może ktoś widział coś więcej? Ty spróbuj w Carnage Hall. Zrobisz to? No spoko. Okay. A i... Aiden! Powodzenia. I... dzięki. Podziękujesz, jak go znajdziemy. Dobra. Wejść na miejsce spotkań. Tutaj jest miejsce spotkań. Aiden,
Do zobaczenia w Carnage Hall. Blues, blues. Wygrywa pojemnik z inhibitorami. Oj, ale ja się spieprzyłem tutaj. Siema. Aiden, pielgrzym. Wygrałem wstęp na turniej. Wiemy, kim jesteś. Załóż to i jedziemy. Właśnie jak będziesz gotowy. Czeka cię niezła jazda. Do Carnage Hall. No. Kontynuuj. Kontynuuj. Boże. Ile czasu mu dajesz? Temu? Może za dwie walki. Nie więcej. Że wszystko będzie dobrze. Teraz drani nagle zmienili śpiewkę. To ja. Obserwuję cię, ale nie możemy się spotkać. Jeszcze nie teraz. Pamiętasz? To dla twojego bezpieczeństwa. I mojego. Skup się na walkach. Im bardziej rozpoznawalny będziesz, tym większa szansa na wyeliminowanie zagrożenia dla miasta. Musisz piąć się w hierarchii, aż będziesz mógł walczyć z tym, który stoi za planowanym atakiem. Wiedziałam, że masz gust, kiedy cię zobaczyłam. Możemy ulepszyć. Pamiętaj, to nie zabawka. Wiem, że to nie zabawka. Na luzie. Jestem przynęta. Wezmę siebie. Mądry klient. Ciebie. Jakaś golomedyka klasuje się w walce po pokoju leczeniu.
Skuteczność leczenia, koszty wytrzymałości. Papa, miłej zabawy w Carnage Hall. Rozwalę was! Przyszedłeś walczyć? Zaginął mój przyjaciel. Nazywa się Chiro. Nigdy o nim nie słyszałem. To zawodnik? Uważa się za niego. Coś jeszcze? Dzięki. Mhm. Wspólnie! Chwała jest wieczna! No proszę. Mam w ogóle ubranko. 5-5-5. Mamy tylko tutaj, mamy jeszcze trójkę. Jeszcze jeden raz. Ej, chcesz się założyć? O cokolwiek. Mam dobrą pasę. Szukam kolegi. Wydaje mi się, że został uprowadzony. Nazywa się Chiro. Uprowadzony? Rozejrzyj się. Czy ktoś tu wygląda, jakby go porwali? Tu się walczy, albo obstawia zakłady, albo i jedno i drugie, z własnej woli. Sam Jack Matt ma tu miejsce na oku. Wiesz, twojemu kumplowi nic nie jest. Pewnie cię tylko unika. Hej, Ogar. Jestem na miejscu. Zacznij od Severusa. Gruby, łysy Gandalf. Na pewno poznasz. Nie mogę się doczekać finału. O kurczę, dziewiętnastki. Wymagana ranga. A pierziu. Dziękuję za zakupy w datku. Bar. Nagranie. Ulminie! Chwała jest wieczna! Jednak tutaj na górze. Ty jesteś Severus? Słyszałaś o mnie. Jak mnie znalazłeś? Słyszałem, że jesteś kimś ważnym. Wyglądasz na kogoś ważnego. A, no nie da się ukryć. Chyba się polubimy. Gotowy na pierwszą walkę? Nie. Tak. Świetnie. Życzę szczęścia. Na pewno ci się przyda. Opowiem wam historię. O gatunku, który przetrwał tysiące lat. Homo neandertalensis. Homo erectus. Wszystkie wybite przez jeden najbardziej zabójczy. No. Nazywam się Ash. To jest nowa arena. A wy jesteście tu po to, żeby walczyć. Jeden z was, tylko jeden z was, opuści tę arenę żywy. Tak, co? Jeden zasłuży na miano prawdziwego człowieka. A teraz zamknijcie pasy i zróbmy szał! Już to zaczyna zabijać. O Jezus, okej. Okay. Wszyscy na mnie. Jak
broń. Aha! Bogart, słyszysz? Eden? To nie jest żaden turniej! To jakaś rzeźnia! Wow! Walka z ludźmi! Pieprzona Astrid! Bogart! Bogart! Dobrze. Kurczę. Dobra. Oj, myślałem, że go zabiję. Uniki. Mam. Dobrze. Co to? Cholery! O, patrzcie! Narodził się bohater. Cała lśni od potu i krwi. Jakby ta arena przed chwilą wydała go na świat. Jak masz na imię, dziecko? Pierdalaj. Aiden. Aiden. Nazywam się Aiden. Nazywałeś się Aiden. Dziś narodziłeś się na nowo. A matka Arena kocha swoje dzieci. I dlatego pozwoli ci wybrać nowe, lepsze imię. Jedno z trzech. Co powiesz na nocnego biegacza? A może... niszczycie. Chyba, że wolisz doktor zabójczy. Jakie nazwy. Nocny biegacz, doktor zabójcy, pieprz je, niszczyciel. Doktor zabójczy. Może być doktor zabójczy. Wyrachowany i zły. Pasuje. Panie i panowie, doktor zabójczy. Ogar, ty gnoju, nie mogłeś mnie uprzedzić? Astrid musiała zmienić zasady. Inaczej to pamiętam, zdarzały się wypadki, ale... Jak ten, w którym zginął twój syn? Gówno wiesz, jak zginął mój syn. Spierdalaj. To było co innego. Pytałeś Severusa o Ciro? Nie powiedział nic przydatnego. Nie powie, dopóki nie uzna, że ma w tym interes. Okej, jaki? Im wyżej będziesz w rankingu, tym więcej będzie mógł na tobie zarobić. Proste. Dobrze. Witaj w Carnage Hall.
Rozpoznają się zawody w karnej szkole, kończ wydarzenia w zawodach, by piąć się w szeregach pretendentów. Można aktywować rozmowę ze Severusem. Nie mogę grzeć własnej broni, super. Będziesz więc używał zestawów wyposażenia. I te zestawy na pewno będę musiał sobie kupić. Spektakl, najbardziej szokujący pokaz. Rzeź zabija oznaczonych przeciwników i nie da się przytłoczyć w tych jatkach. Pęd. Udowodni, że jesteś mistrzem ucieczki. Nie dając się przy tym złapać w pościgu i walka widowiskowa. Staw czoło najdziwniejszym bestiom. Dobrze. Okej. To na tym zakończę ten odcinek. W następnym śmigam oczywiście dalej. Trzymajcie się i do zobaczenia.